No i mamy kolejne zlecenie. Dzwonił właśnie do mnie dyspozytor i mówi, że akurat na mojej drodze, na wysokości zjazdu Albuinstrasse, tak jak się do nas do firmy zjeżdża, stoi kobieta na autostradzie, która ma rozwaloną oponę i mam ją zgarnąć. Nie jest kobieta ubezpieczona, także będzie musiała zapłacić za to, że ją tylko zgarnę i przestawię gdzieś do najbliższego warsztatu, 200 euro, 800 zł. Zobaczcie, zobaczcie, jaka głupota. Ludzie oszczędzają na tym takim dodatkowym ubezpieczeniu, które kosztuje parę groszy, żeby w razie czego cię odholowali. W Niemczech kosztuje to ubezpieczenie, to się nazywa Schutzbrief. Nie wiem, jak to się nazywa w Polsce, piszcie mi w komentarzach, bo naprawdę nie ubezpieczałem samochodów nigdy w Polsce. Także napiszcie mi proszę, jak się to nazywa, to dodatkowe takie ubezpieczenie, ten assistance czy coś, żeby was po prostu odebrali, odholowali w razie jak się samochód zepsuje. Bo jestem bardzo ciekaw. Także jak się to nazywa i zobaczcie, ja płacę na przykład za to 20 euro. Niektórzy mają to w pakiecie. 20 euro rocznie dodatkowo płacę. Kobieta nie zapłaciła i musi teraz jednorazowo 200 euro zapłacić. Tak przyoszczędziła. To miałaby na 10 lat ubezpieczenie za to zapłacone. I spokojnie jechałaby. Teraz sobie wyobraźcie, to jest na autostradzie. Ja ją zabieram i zaraz do warsztatu odstawiam. A gdyby to było gdzieś w lesie, poza Berlinem, daleko, to powiedziałbym tak, dobra, przyjadę, ale 1000 euro trzeba wyłożyć. Ten samochód, to co nim jadę, to są bardzo duże koszty utrzymania, także nie piszcie mi zaraz, o Jezu, jak drogo. Nie, ludzie, ja zarabiam pieniądze, firma musi zarobić pieniądze, trzeba dać opłaty, samochód kosztuje, ubezpieczenia, wszystko, samochody są serwisowane, nasze samochody są tylko w ASO serwisowane, ubezpieczenia, nieubezpieczenia, podatki, po to, że mogę po pasach dla busów jeździć, to wszystko trzeba opłacić. To wszystko kosztuje majątek, no i niestety za to wszystko musi zapłacić klient. Czy to jest osoba prywatna, jak w tym przypadku ta pani, czy to jest ubezpieczalnia, czy policja, czy ktokolwiek inny. Taka ciekawostka. Także jedziemy, zobaczymy, co nas czeka ze strony tej pani. Tutaj mamy nasz zjazd Albuinstrasse. Gdzie ta pani jest? Teraz pytanie. I pytanie następne, czy policja już jest? Ciekawostka, aby ktoś nie wiedział. Autostrady, wszystkie tutaj w Berlinie, co są, wszystkie drogi objazdowe i tak dalej, te ringi, nie ringi, to wszystko jest kamerowane, pamiętajcie. Także nie szalejcie na autostradach, bo zaraz was zgarną. To wszystko jest tutaj kamerowane, wszędzie są kamery. O, policja już stoi, już mi zabezpiecza. To lubię, lubię chłopaki, jak przyjadą. Widzicie? Ona nawet po nich nie dzwoniła, oni już są, bo oni widzą. Proszę bardzo. Ja zgarniam to Audi. Jest wszystko ok. Tylko muszę powiedzieć, żeby mi zablokowali cały pas. Poczekajcie. O kurde, ja się tu zabiję. Halo? Tak jak widać na załączonym obrazku, auto złapało gumę z lewej strony tyłu. Zresztą lewa strona przód też nie wyglądała za dobrze, o czym poinformowałem panią. Natomiast babeczka do mnie mówi, że pieniążki przywiezie zaraz dozorca. Nie wiem, co za dozorca, pewnie jej dozorca. Ja poprosiłem ją, żeby na czas załadunku poczekała dla jej bezpieczeństwa na poboczu, aby mi się nie kręciła, bo czasem ludzie wchodzą pod samochód, jak stoi w górze, wisi w górze i tak dalej, i tak dalej. Także poprosiłem ją, aby się odsunęła i poczekała, aż załaduje. Dobra.
bez wody, rozdźwignij. Haben wir. Danke, Jungs. Das ist gut. Bitte. So, bitte. Audi odholowane. Stoi w warsztacie. Tutaj mamy w takim ATU. Bo tam tutaj mam dostęp całą dobę, a jest niedziela, dlatego stoi tutaj. I tak patrzę, wypisałem rachunek, 162 euro netto, brutto 200, bardzo tanio. Nie wiem, co ta pani powiedziała temu mojemu dysponentowi, że on jest tanio, tak tanio zrobił, bo wam powiem szczerze, gdyby był inny dysponent,
to by było około 500 euro. Poważnie, 500 euro. I ta kobieta by nie miała wyjścia, musiałaby zapłacić. Bo jeżeli nie i nie przyjechałby szybko, pomoc drogowa by nie przyjechała na autostradę, to co by się stało? Policja by zadzwoniła po mnie. I wtedy byłoby holowanie tak jak źle zaparkowanego samochodu. Niedziela i tak by z 500 euro zapłaciła. Także tylko by ją odholowali od razu z autostrady na pierwszy wolny parking. A tak? Pod warsztat. Także pamiętajcie, ubezpieczenie to podstawa. YouTube uczy, YouTube radzi. Zobaczymy, co nowego dostaniemy.